będzie ciekawe, interesujące i że zostanie w Państwa pamięci. Poruszamy temat, który jest bardzo ważny, natomiast konwencja, w jakiej pokazujemy to, jest trochę nietypowa i liczymy, że przekona nas do korzystania z badań profilaktycznych. Bo to tutaj. 4, 3, 2, 1, start! Tonik, serum, krem nawilżający. Czy nie pora zadbać też o tę drugą szyjkę? Rzeczywistość zaskakuje. Tylko około 40% z nich zgłasza się na profilaktyczne badania cytologiczne. Tak, tylko 40%. W województwie pomorskim jest jeszcze gorzej, bo tylko niecałe 30%. Zobaczmy, jak wyglądamy na tle Europy. Częstość zachorowań na raka szyjki macicy w Polsce jest większa tylko o około 10% niż średnia dla krajów Unii Europejskiej. Jednak umieralność z powodu tego raka jest wyższa o ponad 50%. Kobiety zbyt późno lub wcale nie zgłaszają się na badania profilaktyczne. Możemy to zmienić. Kluczem do sukcesu jest zwiększenie świadomości i zgłaszalności na badania cytologiczne. Tak jak w Szwecji, gdzie wskaźnik ten wynosi prawie 80%, tamtejsi lekarze, by zobaczyć raka w zaawansowanym stadium, muszą przyjechać do Polski. Badanie cytologiczne wystarczy wykonać raz na 3 lata. Rak szyjki macicy na początku rozwoju jest zwykle bezobjawowy. Regularne badania pozwalają na wykrycie choroby w bardzo wczesnym stadium lub nawet jako stan przedrakowy, który jest niemal w 100% wyleczalny. Badanie jest proste, szybkie i niebolesne. Nie wymaga długich i trudnych przygotowań, a przy tym jest łatwo dostępne. Może je wykonać zarówno lekarz, jak i położna. Kobiety! Badajcie się w ramach projektu Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego.